Moi drodzy, popatrzcie, to wszystko tutaj wspomniałem.
to wszystko przeżyte, gdzieś zabrane tam w sercu, to będzie sprawiało, że ten kościół będzie jeszcze bardziej odbudowany. Tak. Odbuduj mój kościół. My go w ten sposób odbudowujemy. I chciałbym jeszcze dodać jedną myśl do tych wszystkich myśli, która mnie osobiście urzekła. Otóż jest to myśl z opinii biskupa Andrzeja, który po długim czasie nieobecności na mszy świętej Krzyżna wygłosił homilię. I co mnie urzekło w tej homilii? W pewnym momencie, właściwie na zakończenie tej homilii, mówi, że w czasie swojej obecności w szpitalach, w Opolu, w Warszawie, doświadczył różnych pielęgniarek i podzielił je na trzy kategorie. Pierwsza kategoria to pielęgniarki serdeczne. Serdeczne. Że już przy samym wejściu na salę czuje się, że ona ma serce na dłoni. Zewnętrznie, ale jest serdeczna. Pielęgniarki serdeczne. Są też, i to jest druga kategoria, pielęgniarki poprawne. Nic jej nie można zarobić. Wszystko wypełnia tak, jak należy. Wszystko. Ale właśnie brakuje tylko serca. I wreszcie trzecia kategoria. To pielęgniarki, które gdy spotykają się z pacjentem, to czuje się, że ona ma pretensje, że on w ogóle wie. Pielęgniarki trudne. I potem biskup przenosi to do słuchaczy. I mówię, urzekło mnie to bardzo i ja to też przeniosłem do siebie. Ale chciałbym to też przenieść do nas dzisiaj tak na rozesłanie z tych świąt, chociaż ciągle odwala jeszcze będzie trwała. Moi drodzy, bądźmy takimi pielęgniarkami serdecznymi. Biskup zastrzegł się, że on nie osądza, dlaczego tak właśnie jest. Ale bądźmy takimi pielęgniarkami serdecznymi. Trudni. Wiem, że to jest praca. To się trzeba zmagać, ale będziemy się zostali tak obdarzeni łaskami w czasie tego tutaj bycia. Dzisiaj znowu jesteśmy cały czas obdarzani. Otworzycie nam te łaski i wtedy z tą serdecznością będzie o wiele łatwiej. O wiele łatwiej. I z trudnym pielęgniarki stanę się poprawną, a potem poprawny serdecznie. I moi drodzy, jak tak będzie w szkole, w pracy, w parafii, w rodzinach, no